takie wykłady, które są takie luźne. Właściwie możemy mówić o wszystkim, co byśmy chcieli. A mówimy cały czas o chemii, o jej korzeniach. Na początku, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak konstruować pracę naukową. Mówiliśmy o tym, że natura jest właściwie niepoznawalna, ale są stworzone pewne techniki, które uprawdopodobniają, że poznamy to, co natura nam oferuje. A dzisiaj pogadamy o rzeczach, które są związane z błędami, z różnymi błędami. Myślę, że już mamy w połowie. Gdybyśmy nic nie robili, to oczywiście błędów nie będziemy popełniać. Ale te błędy, które każdy z nas popełni, które wy też będziecie popełniali, wynikają z tego, że coś robicie. Jeśli ktoś nic nie robi, to oczywiście błędów nie będzie. Macie się tych błędów bać, ale nie panicznie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o różnych kategoriach błędów. Takich kategoriach błędów związanych z naukami eksperymentalnymi. Podzielimy te błędy na błędy pokory, błędy pychy, błędy metody i podam kilka przykładów dotyczących każdego z tych błędów. Większość tych błędów będzie dotyczyła niestety chemii, ale dlatego, że wy jesteście chemikami, że wy będziecie chemikami i powinniście wiedzieć, co się w historii zdarzyło, jak ewentualnie tych błędów uniknąć. Chociaż z każdego z tych błędów, które dzisiaj będziemy omawiali, coś wyniknęło dobrego. Bo jeżeli tylko mylimy się w dobrej wierze, a nie oszukujemy, to taki błąd potrafi nas doprowadzić do prawdy. Jeśli taka prawda w ogóle jest poznawalna. Ja znowu swoim zwyczajem przyciemnię trochę światło, bo historia nie zawsze lubi być pełna świateł. Jeśli ktoś za ciemno, czy może tak być? Super. Czy nie słyszycie, czy mam włączyć mikrofon? Słychać, dobra. Tylko znajdę chwilę. A więc o tych błędach to właściwie wszyscy się nad nimi zastanawiają. Już Seneka starszy, 55 lat przed naszą erą, mówił, że błądzić jest rzeczą ludzką, no ale święty Augustyn z Hipony to już jest nasze tysiąclecie. Czasy nowożytne mówił, że tak, błędzie to jest rzeczą diabelską. Tych błędów musimy unikać. Musimy robić wszystko, aby nie pomylić. Jednak, tak jak pamiętacie z poprzedniego wykładu, jeśli zrobicie jakiś eksperyment, zaproponujecie jakąś teorię, to potem musicie ją poddać pod krytykę innych. A więc najważniejszą częścią waszej pracy jest opublikowanie waszych wyników. Bo inni może mają inne doświadczenia, może wiedzą od was coś innego niż wy, może są zdolniejsi od was, a może mają więcej szczęścia i potrafią wam wytknąć ten błąd. My zwykle nie potrafimy dojrzeć na swoich błędów. Trzeba nasze wyniki opublikować i poddać pod krytykę. Jeżeli byśmy chcieli podzielić różne błędy na kategorie, tak jak wam obiecywałem, ja bym się posłużył podziałem, który kiedyś zrobił pan profesor Ziemię w notatkach chaotycznych. I jednym z takich błędów jest błąd pokory. Jako pierwszy błąd pokory, potem będziemy mówili o błędach pychy, no bo błędu pokory bez błędu pychy właściwie się nie da zdefiniować.
Jeżeli wszyscy będziemy pokorni, to ci, którzy są pyszni, ich nie będziemy potrafili odróżnić. A w nas jest coś takiego dziwnego, że łatwiej nam się jest przyznać do pychy, mimo że pycha to jest jeden z grzechów głównych, niż do pokory. Coś w nas takiego jest. Ale zaczniemy od właśnie tego błędu pokory. Ja myślę, że ten błąd pokory prześladował naszą dyscyplinę od bardzo dawna. Na następnym przedroczu widzicie podobiznę Arystotelesa. Nie wiemy do końca, czy on tak właśnie wyglądał, ale akurat to po pierwsze się kojarzy z Arystotelesem. I jeśli ktoś z was się interesował alchemią, teraz alchemia tak troszkę odżywa w internecie, w jakichś publikacjach. My nie jesteśmy alchemikami, ale nie uważamy, że alchemia to było coś złego. Alchemicy w swoim czasie to byli najbardziej świadomi ludzie, przewidujący, oczytani w swojej literaturze. Wtedy też była literatura, trochę inaczej to wyglądało. Oczywiście nie było w internecie tego, ale to byli luminarze tamtych czasów. Czy oni na pewno byli tacy głupi, że bawili się, parali się alchemią? Nie. Powodem jest chyba właśnie taki błąd pokory. Tutaj jest Arystoteles i on, jak inni Grecy, nie wykonywał doświadczeń, jak pamiętacie, tylko obserwował świat. Obserwował i wyciągał z otoczenia odpowiednie wnioski. No i wydawało mu się, że świat nie jest tak skomplikowany, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Że ten świat jest złożony tylko z czterech elementów. Ognia, wody, powietrza, ziemi. Między tymi elementami mogą zachodzić transformacje, zwane transmutacjami. No i wszystko miało się z tego składać. Jest to piękna idea, prosta. A czy my tak daleko jesteśmy od idei alchemicznych? My wprawdzie nie wierzymy już, że wszystko się składa z tych czterech podstawowych elementów Arystotelesa. On jeszcze tego nie nazywał pierwiastkami. Ale myśmy podzielili druga strona medalu błędu pokory. Pychy nie da się zdefiniować bez pokory, pokory bez pychy. A więc jeśli będziemy mówili o błędach pychy, no to zawsze po drugiej stronie będzie ten pokorny. Czasami nie będzie to pokora tak idąca całkiem, ale zdarza się. Chciałbym opowiedzieć o dwóch panach. Jeden to jest sławny organik Hermann Kolbe, a drugi to jest młodszy od niego, znacznie młodszy, fizyko-chemik. On się nazywał Van Hoff. O nim będziecie się wiele uczyli, szczególnie na chemii fizycznej, bo to był bardzo mądry facet, wiele rzeczy zrobił, a jego początek, jego drogi był związany nie z uniwersytetem, ale z taką szkołą rolniczą. Tam akurat się zatrudnił i napisał pracę, w której udowadniał, że otoczenie węgla, na przykład w metanie, CH4, jest tetraedryczne. To znaczy, że atomy wodoru są tak podłączone do atomu węgla, że sterczą w kierunku naroży czworościanu foremnego. A więc uważał, że tak to wygląda. To było wtedy, to była rzecz rewolucyjna prawie, bo w tych czasach, kiedy on to powiedział, jeszcze nie myślano nad tym, jak cząsteczki wyglądają w przestrzeni. Dopiero uczono się znajdować wzory sumaryczne. Uczono się prawo zachowania masy, prawa stałości składu. O tym wszystkim też się będziemy mówili. A tutaj nagle jakiś Van Hoff z jakiegoś instytutu rolniczego mówi, że cząsteczka metanu w ten sposób wygląda. Przeczytał tą pracę Kolbe, on miał taki niewyparzony język i ja wam to wszystko przeczytam. Niejaki doktor Van Hoff ze szkoły weterynaryjnej w Utrechcie nie odnajduje, jak się zdaje, smaku w ścisłym badaniu chemicznym.
Uważa, że przyjemniej jest dosiąść Pegaza, zapewnie wypożyczonego w szkole weterynaryjnej, i powiadomić o swojej laszyni das Fass, czyli chemii przestrzeni, jak z osiągniętej śmiałym lotem wysokości chemicznego Parnasu wygląda ułożenie atomów w przestrzeni świata. Prozaiczne środowisko chemiczne nie znajduje ochoty do tych halucynacji. A przecież mimo to dr Hermann z Instytutu Rolniczego w Heidelbergu pozwolił im się rozszerzyć dzięki własnemu niemieckiemu przekładowi. Tego pisemka nie da się ocenić nawet stosując taryfę ulgową, gdyż całkowicie fantazyjne żarty odbierają wszelki realny grunt i dla dociekliwego badacza jest ono zupełnie niezrozumiałe. Jest znamiennym dla naszych biednych, jeśli chodzi o krytykę czasów, że dwaj nieznani chemicy, jeden ze szkoły weterynaryjnej, drugi z Instytutu Rolniczego, wyrokują z wielką pewnością siebie o najzawilszych problemach chemii, takich, których prawdopodobnie nigdy nie uda się rozwiązać, a w szczególności o sprawie przestrzennego ułożenia atomów. I tak dalej. Popatrzcie, jak się z niego natrząsał. Fatalnie, gdyby ktoś o nas coś takiego napisał. Van't Hoff się tak wkurzył, że ten list opublikował potem w swoim podręczniku, kiedy już był znanym człowiekiem, i na pewno byśmy zapomnieli o tym zdaniu, o tym liście Kolbego, gdyby nie to, że ten list się znajduje we wstępie podręcznika Van't Hoffa. Dlatego, drodzy Państwo, jeśli chcecie z kimś dyskutować, to dyskutujcie, ale wyłącznie na argumenty. Nie starajcie się tutaj upiększać to, że pożyczył konia w jakimś tym instytucie rolniczym. On kpił z niego. A kpina w nauce zawsze się obraca ostrze w kierunku tego, który kpi. Także w tym względzie oczywiście rację miał Van't Hoff, a nie Kolbe. I w tym liście Kolbego uderzyła mnie jeszcze jedna rzecz. Mówię tam, że prawdopodobnie nigdy czegoś się nie uda. Nigdy w nauce nie istnieje. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie miał lepszy pomysł, ktoś, kto będzie miał więcej wiadomości niż my. Jemu się to uda. I na tym to polega, że nauka jest działalnością społeczną. Żaden z Was nie jest w stanie uprawiać nauki, jeśli nie robi tego wspólnie z innymi. My zawsze realizujemy pewien malutki fragmencik tej nauki, a dopiero dyskutując to, łudząc się czasem dostając po głowie, jesteśmy w stanie iść dalej. Z tym Kolbem miał też scysję nasz taki chemik, który się nazywał Lachowicz. Dobry organik, a ten Kolbe się z niego naśmiewał, że kurczątko chce uczyć kury. No ale widocznie Kolbe miał taki niewyparzony język, ale chemikiem był świetny. I jeszcze jedna przypowieść, jedno zdarzenie związane z Michałem Zwiedem. To był Rosjanin, który odkrył chromatografię. Chromatografia w jego czasach to inaczej wyglądała niż teraz. Jak chcecie zrobić widmo chromatograficzne, to zwykle wkraplacie małą kropelkę do ogromnej maszyny i coś tam z niej wyskakuje. Natomiast chromatografia jest bardzo prostą techniką, szczególnie ta, która była wtedy robiona. On to robił w ten sposób, że brał kawałek kredy, taki do tablicy albo sproszkowany, ją ubijał i na górę tej kredy wkraplał troszkę jakiegoś mieszaniny, jakichś barwników, i one się rozdzielały. I to była właśnie chromatografia. Otrzymał, mógł potem tą kredę podzielić nożem, czy jakoś inaczej łamać i mieć te barwniki odseparowane. I na tym polegała chromatografia. I Zwiet starał się o pozycję profesora na Politechnice Warszawskiej. A nie wszyscy wierzyli temu, co on zrobił. Tym bardziej, że to był Rosjanin, a Politechnika
Republika Warszawska to jednak Warszawa, to był zamruch rosyjski, no a więc profesorowie tam niezbyt chętnie patrzyli na Rosjan, którzy chcieliby się tam zatrudnić. I jedna z opinii dotycząca Cwieta brzmiała tak. Cwiet nie opanował w pełni metod nauk doświadczalnych, które wymagają stosowania ścisłych sposobów prowadzenia badań oraz ostrożności w formułowaniu wniosków. Wypowiada on gołosłowne twierdzenia i nieprzemyślane wnioski, nie mając krytycznego stosunku do faktów eksperymentalnych. A jednak to o Cwiecie pamiętamy, a nie o tym, który pisał te słowa. Dlatego, jeżeli jako z tego możemy wyciągnąć naukę, trzeba innych krytykować, ale musimy używać argumentów, a ani w tym tekście pisanym w sprawie Cwieta, ani Wankowa nie było żadnych argumentów, tylko naśmiewanie się z czegoś. Tego starajcie się unikać, bo taka krytyka nie prowadzi do niczego. A krytyka taka naukowa jest po to, żeby coś poprawić. A jeśli się z kogoś śmiejemy, to nie jest żadne poprawianie świata. Teraz opowiem o błędach sztuki. Poprzednio były takie błędy bardziej ludzkie, takie wynikające z naszych słabości. Ale jako chemicy też możemy popełniać błędy wynikające z tego, że może nie jesteśmy zbyt uważni w swojej pracy doświadczalnej, może nie mamy odpowiednich umiejętności. No i błędy sztuki. Chciałbym Wam opowiedzieć o złocie. Tutaj mamy zdjęcie takiego pana, który się nazywał tajny radca Adolf Mitre. Tytułowano go profesorem, ale w tych czasach Niemiec, tak był taki tytuł tajny radca. To była postać dosyć znana i ceniona w świecie chemików. To jest odkrywca procesu zmierzającego do wywoływania kolorowych zdjęć. To jest twórca fotografii barw. Jeśli ktoś z Was się bawił samodzielnie wywoływaniem zdjęć, to wie, że łatwo jest wywołać zdjęcia czarno-białe. I pewnie wszyscy z Was to robili gdzieś tam w toalecie na przykład, bo tam łatwo zaciemnić. Ale żeby wykonać odbitkę kolorową, to już jest sztuka. I on wynalazł te wszystkie techniki, opisał i był znany w Niemczech jako firma. Taki prawdziwy niemiecki naukowiec, który wyznaje Einmal heißt Keinmal, czyli raz znaczy w ogóle. Wszystko, co zrobił, to powtórzył, tak żeby nie było śladu wątpliwości. No. Nagle prasa donosi, że tajny radca Mitre potrafi z rtęci otrzymywać złoto. To są już lata 20. XX wieku. Nikt nie wierzy w transmutację metali. To już jest właściwie nowoczesna chemia. Wszyscy się naśmiewają z alchemików. To my teraz przestaliśmy się z nich naśmiewać. A tutaj nagle tajny radca Mitre potrafi otrzymywać złoto z rtęci. Jest to śliska sprawa, bo już alchemicy próbowali rtęć zwykle przerabiać na złoto. Zobaczmy, jak on to zrobił. Kiedyś dostał zlecenie, aby poprawić jakość lamp rtęciowych. Lampa rtęciowa jest w ten sposób zrobiona, że to jest bańka szklana. W środku są pary rtęci i są dwie elektrody. Między tymi elektrodami tworzy się łuk elektryczny. No i taka lampa rtęciowa bardzo jasno świeci. Kiedyś na ulicach było dużo takich lamp rtęciowych, w salach seminaryjnych. Tutaj też mieliśmy rtęciówki. Teraz się tego nie stosuje, bo wszyscy się tej rtęci strasznie boją. Ale taka lampa świeciła bardzo jasnym światłem, bo to świecił łuk elektryczny. A łuk elektryczny ma bardzo dużą siłę światła. Był jednak kłopot. Bo po pewnym czasie świecenia takich lamp, na wewnętrznej stronie banieczek szklanych osadzał się jakiś czarny osad.
No i te lampy oczywiście traciły swoją sprawność. Trzeba było wymieniać na nowe. I Mitte dostał zlecenie z przemysłu, aby stwierdzić, dlaczego te lampy tak pokrywają się takim nalotem. No więc wziął kilka takich lamp, rozbił je ze skrobą ten osad i zaczął analizować. Pierwsze, co mu wpadło do głowy, to odparujmy resztki rtęci. Jak wiecie, rtęć jest cieczą, chociaż to jest metal. I bardzo łatwo można przeprowadzić ją w stan pary. Tak, proszę? Mitte. Znaczy chodzi o tego faceta? Już pisze się Mitte, ale czyta Mitte. A fajnie, jakbyście chcieli gdzieś znaleźć o nim w internecie, to oczywiście w ten sposób będzie. Adolf jest rtęć, jest łuk elektryczny, wysoka temperatura, myśli sobie cholera. Może rzeczywiście w tych warunkach otrzymałem złoto. Ja nie jestem alchemikiem, ale w tych czasach, to są lata 20. XX wieku, to był ogromny rozwój fizyki jądrowej. Nazwisko naszej rodaczki Marii Skłodowskiej-Curie było na ustach wszystkich. Wszyscy ją znali. A więc może akurat mnie, tajnemu radcy Mitte, udało się zrobić to, co może jest proste, ale inni na to nie wpadli. A więc wysłał tą kuleczkę, czy kawałek tej kuleczki do znanych chemików. Jedną część dostał Haber, który pracował we Wrocławiu. No, oczywiście to się wtedy nazywało Breslau. I stwierdził, że to jest zwykły zboże. Wysłał to do innego znanego chemika, też stwierdził, że to jest złoto. No, na początku pewnie ten tajny radca Mitte nie bardzo wierzył, że to zrobił, ale w to, co zrobił. Ale jeśli dosyć długo obcujemy z tym, na co wpadliśmy, to się powolutku do tego przyzwyczajamy. I może na początku miał taki sam stosunek, jak my dzisiaj do tego, że to był błąd, ale no, sprawdzam na różne sposoby, inni ludzie analizowali, no jest to zło. No i tutaj to pewnie złapał jakiś dziennikarz przy jakimś mikroskopie, takim starym, ma ponurą minę. No, tak to dziennikarze wyobrażają sobie naukowców. Muszą być ponurzy, muszą być smutni. Kiedyś mi się zdarzyło też być fotografowanym przez dziennikarzy z moim kolegą, z dwoma kolegami nas złapali, też nam kazali zrobić smutną minę. No, więc wiem, jak to wygląda. Ale w końcu Mitte puścił farbę, że otrzymał to złoto. A to są czasy dla Niemców bardzo trudne. Oni właśnie przegrali pierwszą wojnę światową. Płacą ogromne kontrybucje. Nie ma pieniędzy na rynku. Jest ogromny kryzys, a gdyby tak Niemcy potrafili otrzymywać z rtęci złoto, no to wprawdzie ceny złota bardzo szybko spadną, no ale oni środkują, bo tylko oni będą wiedzieli, jak to robić. A więc prasa to podchwyciła, od razu kilka artykułów, on się stał sławny. No i wszyscy tym się zaczęli interesować, w jaki sposób on to zrobił. I to jest bardzo ważne, jeżeli wszyscy próbują to samo powtórzyć, to jest szansa, że unikniemy jakichś błędów. No i wszyscy się zaczęli tym bawić. I okazało się, że nie ma korelacji
między ilością uzyskanego złota, a na przykład długością działania takiej lampy rtęciowej, natężeniem prądu w tym łuku elektrycznym. Chociaż od razu się pojawiły teorie, które mogłyby uzasadnić przemianę rtęci w złoto. Na przykład sławny lampy rtęciowy. Zapomniałem, że mam tutaj zdjęcie takiej lampy rtęciowej. Tu jest troszkę rtęci, tutaj anoda, katoda, między nimi jest duży potencjał i tworzy się łuk po prostu, który bardzo jasno świeci. Fryderyk Sobek od razu zaproponował taki mechanizm reakcji jądrowej. No bo jeżeli by do rtęci o liczbie porządkowej 80 i liczbie masowej 197, to dodać jeden elektron, do jądra strzelić ten jeden elektron. No to oczywiście liczba porządkowa się przesuwa o 1, czyli będzie 79, czyli to jest złoto, no a liczba masowa pozostaje bez zmian. A więc złoto w liczbie masowej jest 197, w liczbie porządkowej oczywiście 79 to jest zwykłe złoto. A więc wydaje się, że mogłoby coś takiego być. Jest rtęć, są elektrony, które w tym łuku latają jak szalone, a więc może akurat daje się strzelić ten elektron do jądra. Oczywiście już wtedy wiedziano, że są ogromne siły odpychania. Już wtedy powstawały modele atomu Bora, Sommerfelda i wielu miało wątpliwości, czy to się uda zrobić. No i jest jeszcze jeden problem, że w przyrodzie nie ma izotopów rtęci o liczbie masowej 197. Średnia masa molowa rtęci, atomowa rtęci to jest chyba około 201, ale jest tam cały rozkład wśród tych różnych izotopów, ale złośliwie nie ma takiego izotopu o liczbie masowej 197, ale wtedy jeszcze nie znano dokładnego składu izotopowego rtęci i wydawało się, że to jest możliwe. Nawet było takie uzasadnienie, Michter chodził w loli chwały, no ale wszyscy zaczęli to powtarzać. No i tak jak Wam mówiłem, nie było korelacji między parametrami doświadczenia, w szczególności czasem działania takiej lampy, a ilością otrzymanego złota. Zawsze tego złota było malutko. Otrzymywano to złoto, ale malutko. I jedyna korelacja była taka, że im lepiej oczyszczono i odczynniki, i szkło, z którego była zrobiona ta wanieczka, i elektrony, im lepiej oczyszczono ze śladów złota, tym mniej było tego otrzymanego złota. No i po paru miesiącach, może latach, w miejsce podziwu przyszła gmina. No bo zaczęli się natrząsać z biednego radcy Minter, że on zrobił błąd, że on przywrócił to złoto skąd inną. Te lampy, które on na początku analizował, gdzie znalazł to złoto, to były lampy otrzymane w jakiejś fabryce z takiej rtęci niezbyt dobrze oczyszczonej. No i troszkę się podłamał, nie pamiętam, czy w ogóle zaprzestał działalności. Niektórzy z naukowców, jeśli byli potem tak mocno krytykowani, nawet porzucali naukę. Niektórzy nawet popełniali samobójstwo, ale chyba to się nie stało jego udziałem. No i Haber z Wrocławia, z Breslau, napisał, że mimo, że Mitte popełnił błąd, ale dzięki jego bardzo wytrwałej pracy opracowane zostały metody analizy śladowej. Potrafiono dzięki tym badaniom analizować bardzo niewielkie ilości próbek. A więc mimo, że to był błąd, ale posunął naukę w dobrym kierunku. Opracowano bardzo ważne i teraz stosowane techniki analityczne, że nam nie potrzebna grudka złota, żeby stwierdzić, że to jest złoto. Nam wystarczy ślad tego złota. Był taki chemik, który miał słaby wzrok i miał okulary. Okulary miał poprawny złoty. Jak nad czymś myślał, to ściągnął te okulary, przecierał szmatką, mirką, żeby lepiej widzieć, znowu wkładał, znowu ściągnął i
i okazało się, że zawsze w jego próbkach było złoto. Złoto przyniesione palcami z jego okularów. Także dzięki być może tym metodom analitycznym stworzonym przez Mitego dawało się potem analizować takie małe ilości. Żebyście nie myśleli, że to tylko mogło być dawno temu, to chciałbym wam opowiedzieć coś, co się zdarzyło za moich czasów. To jest zdjęcie dwóch panów, Saraleja Ponce i Martina Fleischmana. To są lata 70., 80., żeby zobaczyć, kiedy to było. O, to był rok 1989. Ja wtedy już tutaj pracowałem. No i wybuchła wiadomość, że tych dwóch panów potrafi przeprowadzić reakcję jądrową zimnej fuzji. Fuzja jądrowa to jest łączenie dwóch jąder z lżejszych atomów w cięższych atomów. To jest ta reakcja, która przebiega w bombie wodorowej. W bombie wodorowej przebiega reakcja łączenia dwóch atomów wodoru, częściej deuteru, i z tego powstaje ten. Dzięki ubytkowi masy, to ta masa się zamienia w ogromną energię. No i wiecie, jak ile energii można czerpać z bomby. No, reakcje rozpadu promieniotwórczego, które przebiegają w bombie atomowej, są wykorzystywane już teraz w silnikach okrętowych, w elektrowniach atomowych. Natomiast reakcja fuzji jeszcze nie jest wykorzystana, bo my nie potrafimy jej ani kontrolować, i żeby ją zapalić, to potrzebujemy właściwie wybuchu bomby atomowej, czyli czegoś podobnego. A tamte panowie mówią, że potrafią przeprowadzić reakcję fuzji na stole laboratoryjnym. I do tego niewiele potrzeba. Oni do tego użyli palladu, takiego porowatego palladu. A pallad ma taką właściwość, że w swojej strukturze sieci rozpuszcza wodór. Jeżeli byście przeprowadzili elektrolizę zwykłej wody, to na katodzie, na której się będzie wydzielał wodór, nie będzie go widać, bo ten pallad się rozpuści w tej elektrodzie palladowej. Wodór wchodzi w węzły sieci krystalicznej palladu i jeden centymetr sześcienny może chyba zgromadzić tam wiele metrów sześciennych tego wodoru. No i ci panowie pomyśleli sobie tak, no jeśli tego wodoru tam jest tak dużo, jeśli struktura krystaliczna metalu oddziałuje tak mocno na te atomy wodoru, oni elektrolizowali wodę ciężką, to może zacznie się reakcja taka termojądrowa i mielibyśmy na stole laboratoryjnym generator energii. Wszystkie samochody by teraz jeździły na takie ogniwa termojądrowe. No i przystawili licznik Geigera-Millera czy jakiś inny, który zliczał cząstki elementarne, które musiały powstawać podczas takiej reakcji termojądrowej, takiej zimnej fuzji. No i wydawało im się, że rzeczywiście ten licznik zaczyna cykać i pojawia się ślad, że taka reakcja przebiega. Oczywiście opublikowali to w najlepszym czasopiśmie, pewnie w Nature, bo w Science, bo w czymś takim. No, wszyscy zaczęli z tym eksperymentować. Ja byłem wtedy młodym doktorantem, może byłem już po doktoracie, tak? Za moją ścianą pracowali elektrochemicy i wiedziałem, że z magazynu pobrali cały zapas palladu, który tutaj był, no i zaczęli z tym też eksperymentować. Myślę sobie, cholera, zrobił mi tu jakąś bombę za ścianą, ja biedny, wylecę w powietrze, a moje biedne dzieci jeszcze małe wtedy były, zostały osierocki. Ale jeśli się mówi o błędach, także się spodziewacie, że coś z tym jest nie tak. Wszyscy zaczęli to doświadczenie powtarzać.
I wydaje się teraz, że jednak to był błąd, że to było ich złudzenie, że coś takiego się dzieje. Niektórzy nadal twierdzą, że być może wpadli na jakiś ślad, jakiegoś nowego procesu, bo czasami to się udaje, czasami to się nie udaje. Także błędy, które są popełnione w sposób uczciwy, czasami mają swój żywot całkiem niespodziewany. Jeszcze jeden przykład. Ja jestem fizykochemikiem, dlatego łatwo mi zrozumieć te błędy albo koncepcje, które były związane z tymi doświadczeniami, potem uważanymi za błędy, i na tym i o tym Wam opowiem. Rzecz dotyczy wody, a wszystkie doświadczenia dotyczące wody są niezwykle ciekawe, no bo woda to jest podstawa naszego życia. My jesteśmy właściwie złożeni z wody. I gdyby nie ta woda, gdyby nie jej specyficzne właściwości, gdyby nie te wiązania wodorowe, no to nas by nie było. Więc wszystko to, co się pojawia na temat wody, jakaś anomalia, jakaś dziwność, no to jest niezwykle interesujące. I pojawia się nagle doniesienie takiego Rosjanina Fieljakina. To było z roku 1962, że otrzymał ją on jakąś dziwną wodę. Nazwał tą wodę poliwodą, albo to inni nazwali tą wodę poliwodą, bo jego poliwodą każdy mógł otrzymać na swoim stole laboratoryjnym. Łatwo to się robi. A jak to zrobić? Trzeba wziąć rurkę kwarcową. Z jednej strony rurki kwarcowej jest ciepła woda, i trzeba nawinąć spiralkę, którą się podgrzeje na przykład prądem do jakiejś temperatury, załóżmy do 500 stopni. Ta spiralka powoduje dwa efekty. Po pierwsze, woda ciekła nie będzie pełzała po tej ścianie, a po drugie będzie odparowywała. A jeżeli z drugiej strony takiej rurki włożyć ją na przykład do naczynia z lodem, jakoś ochłodzić, to tam będzie kondensowała ta woda. I okazuje się, że ta woda, która tutaj skondensuje, ma niezwykłe właściwości. Można tą rurkę stłuc, wyciągnąć tą wodę, jak ją się weźmie między palce, to jest lepka jak gliceryna. Ma całkiem inną temperaturę wrzenia, inną temperaturę topnienia. No, niezwykła rzecz. A każdy by to powtórzył. I rzeczywiście to jest eksperyment powtarzalny w tych warunkach, które robił to Fieljakin. Oczywiście inni się zaraz rzucili na to. Powstała teoria Kolmana, Alena, teoria, czy jak to wygląda. Jeszcze wtedy obliczenia kwantowo-mechaniczne nie były tak zaawansowane jak teraz. Teraz każdy w swojej komórce może przeprowadzić lepsze symulacje niż wtedy miesiącami licząc na ówczesnych komputerach. Zrobiono strukturę krystalograficzną takiej wody ciekłej. No i było wszystko by dobrze, gdyby to nie był błąd. Aż ktoś wpadł na to, żeby przeanalizować w prosty, taki chemiczny sposób skład tej wody. Wszystkim się wydawało, no co tam może być? Tam może być tylko woda. A okazuje się, że nie. Że w tych warunkach tego doświadczenia była powierzchnia tej rurki kwarcowej była zjadana przez tą wodę. I pojawiał się tutaj taki koloidalny roztwór tlenku krzemu, który oczywiście musiał mieć inne właściwości niż czysta woda. I drodzy Państwo, jaki z tego wniosek? Tego błędu by nie było, gdyby Fieljakin pracował nie sam nad tym eksperymentem. Gdyby to była większa grupa, złożona pewnie z jakiegoś fizyka, chemika. Każdy wie coś innego. Ma inny zasób swoich umiejętności, wiadomości. Dlatego najlepiej, jeśli grupy badawcze są różnorodne. Jeśli w waszej grupie będzie i biolog, i chemik, i fizyk, nie wiem, kto, jeszcze ktoś,
filolog, a teraz jeszcze do grup badawczych się bierze ludzi, którzy pięknie potrafią rysować, którzy mają smykałkę do programów graficznych, bo teraz te wszystkie artykuły to są takie komiksowe, że to im bardziej kolorowe, tym lepsze. A więc wasze grupy badawcze powinny się składać z ludzi o różnych zainteresowaniach, różnych umiejętnościach. Gdyby pediatr, który był takim czystym fizykiem, eksperymentatorem, gdyby miał jakiegoś kolegę, chemika, to on natychmiast by sprawdził, jaki jest skład tego czegoś, co on otrzymał, że tak między palcami to jest takie lepsze. No bo to był bardzo prosty eksperyment, a więc jaki z tego wniosek? Pracujcie w grupach, dzielcie się swoimi osiągnięciami, swoimi wynikami pięknymi, którymi się bardzo cieszycie z kolegą, z koleżanką. Dyskutujcie o tym, jak idziecie na piwo na przykład. No to też opowiedzcie o swoich eksperymentach. Może on będzie, czy ona będą mieli inne doświadczenia i pozwoli wam uniknąć takich prostych. Zbliżając się już powolutku do końca, bo wprawdzie, że zaczęliśmy 15 minut później, ale to z mojej winy, nie z waszej. Także nie przedłużymy tego wykładu. Gdybyśmy mieli podsumować nasze spostrzeżenia dotyczące roli różnych błędów w nauce. Jestem głęboko przekonany, że błądzenie jest równie ważne, jak dochodzenie do prawdy, bo błądzenie jest właśnie naszym sposobem dochodzenia do prawdy. Czasami udaje się nam coś zrobić od razu po prawdzie, ale zwykle idziemy troszkę w jedną stronę, troszkę w drugą stronę. Nie musimy umieć zawrócić z tej drogi. Sprawy błędów są tak dla nas ważne, że doczekały się wielu publikacji. Wielu ludzi, wielu filozofów, myślicieli zastanawiało się, jakie są przyczyny popełniania błędów i jak tego ewentualnie uniknąć. Na przykład podawał takie elementy, które mogą zwrócić naszą uwagę, jeżeli idziemy w złą stronę. Mówił o nauce patologicznej. Mówi, że jeśli nasza nauka może być patologiczna, to efekt zwykle jest cholernie mały. Prawie, że na granicy odczytu, ale zawsze tłumaczymy tylko tak, ale my odkrywamy coś nowego, a przyrządy jeszcze nie są dostosowane do wykrycia tak małych rzeczy. A więc my jesteśmy pierwsi, ale już wtedy trzeba, niech nam się zapala takie światełko, że może to być nasz. Poza tym nasilenie efektów niezależnie od przyczyny, tak jak z tą lampą rtęciową i z tym mitem, który zasugerował się tym, co otrzymał, ale nie było większych efektów, jeśli była większa przyczyna. Poza tym, jeśli przeczytamy w literaturze o czymś takim, pewnie będzie opublikowane w świetnym czasopiśmie z dużą ilością tak zwanych impact faktorów. My teraz to zbieramy bardzo pieczołowicie, bo nas tego rozliczają. To jeżeli tym małym efektom będzie towarzyszyła jakaś fantastyczna teoria, to już trzeba być ostrożny. Ja od wielu lat mówiłem o takiej, cytując ten artykuł Vladimira, mówił, że na przykład jakieś nazwy się pojawiają, zmarszczki czasoprzestrzeni i z tego się natrząsa. A niedawno jednak wprowadzono taką nazwę zmarszczek czasoprzestrzeni. Może, bo ta nazwa jest piękna. Pamiętacie z poprzedniego wykładu, co jest miernikiem wyboru poprawnej drogi. Może być też piękno dowodu, a może być też piękno nazwy. Także uważajcie na te piękne nazwy, ale nie bójcie się ich, bo one spowodują, że wasze teorie będą czytane, będą rozważane. Są też paradygmaty pseudonauki ogłoszone przez Johna Cassie. Ci, którzy uprawiają pseudonaukę, zwykle wykazują się anachronicznym myśleniem.
Na przykład jeśli ktoś teraz będzie hołdował filozofii Arystotelesa, będzie próbował metodami nowymi odgrzewać idee alchemiczne, no to raczej to nie jest poprawne. Pewnie będzie się odwoływał do mitu, a mit to jest coś, co jest niesprawdzalne. To może być jakaś obiegowa teoria, czy obiegowy pogląd, ale niesprawdzalne. Niedbałe podejście do dowodu, nie chęć do rewizji własnych poglądów, jeśli poddaje te swoje teorie pod krytykę i potem się na wszystkich obraża, nie chce ani ustąpić, ani o krok. Trzeba być ostrożnym. Trzeba być ostrożnym, bo być może jego teoria prowadzi i też cechy pseudonaukowca. Żadny z nas nie chciałby odkryć w sobie tego typu cechy, ale trzeba je poznać, żeby być ostrożnym, bo ludzie są słabi. My też jesteśmy słabi, ja też. I warto przeczytać o tych cechach pseudonaukowca i pomyśleć sobie, czy przypadkowo troszkę we mnie kogoś takiego pracuje w izolacji. Uważa się za geniusza. Kolegów, koleżanki ma za ignorantów. Uważa się za dyskryminowanego. Czuje potrzebę kierowania ataków na autorytet. Używa żargonu wymyślonego słownictwa. Ja już tutaj mówiłem o tych zmarszczkach czasoprzestrzeni, ale okazuje się, że ma to chyba jakieś uzasadnienie, ale w innym wymiarze. Drodzy Państwo, czas dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję. W przyszłym tygodniu troszkę jeszcze porozmawiamy o błędach, ale już troszkę innego rodzaju. Będą to tym razem oszustwa. Prawie że kryminalne. I zobaczymy, jakie są efekty oszustw. Dziękuję bardzo.